Przejrzałem kobiece pisma i serdecznie paniom odradzam ich lekturę, bo kto pisze pisma dla pań? Kobiety. No to błąd w założeniu, podstawowy, bo kobiety, które najczęściej nie mają rodzin albo są porozbijane jakieś, nie mają dzieci, tylko pracują w korporacjach jako redaktorki naczelne, takie kobiety piszą wam, jak macie wyglądać dla nas. To chyba faceci powinni pisać, jakie chcą was widzieć. No na przykład. Ćwiczenia jakieś bez przerwy. Ja bym nie chciał, żeby moja chodziła na ćwiczenia, bo wracam do domu po robocie, tak? To chcę, żeby ona tam była dla mnie. Żebym se mógł przytulić. A ona akurat na jakiejś gimnastyce. Nie ma dla mnie czasu. Albo zapatrzy się na takie chude, różne tyczki. No, to są piękne dziewczyny wszystko, żeby była jasna sprawa. Ale jakieś takie chude, nienaturalne, tutaj same gazele jedna w drugą. Ta z kolei ma takie żebra wystające, że aż jest przykro dotknąć. Człowiek się może pokaleczyć. No worek na kości, a nie kobieta. Kochane panie, mężczyzna nie chce czegoś takiego. Mężczyzna chce mieć za co złapać, co przytulić i naprawdę są tacy jak ja, którzy lubią siedzieć naprzeciwko tej swojej w restauracji i patrzeć, jak ona je. Ostatnio pytam, a co lubisz najbardziej? I ona mi mówi tak, wiesz co, ja najbardziej lubię mięso. No i to mnie po prostu tak zachwyciło, że od razu chce się całować przez całą noc. Kochane panie, kobieta na diecie. Kobieta na diecie robi się wewnętrznie napięta i zdenerwowana. Wychodzą razem do restauracji. Ona jest napięta, bo tak, od rana nic nie zjadła, tylko jakiś jogurcik i kawałeczek banana. A wychodzą do restauracji. To tak jakbyśmy zabrali alkoholika do baru. Siedzimy w restauracji, powinna być zrelaksowana sytuacja. Winko, muzyczka, a ona siedzi poddenerwowana, bo tak. Od niego z talerza jedzie stekiem, tak? I ona by bardzo chciała troszkę tego steka dla siebie. Natomiast od niej z talerzyka niczym nie jedzie, bo sałata nie pachnie, tak? I ona wsuwa tę sałatkę, jest poddenerwowana i cały czas patrzy, jak on sobie je steki. Potem przychodzą do domu i co mi z tego, że wyglądasz dla mnie pięknie, że ci spadło tutaj, tam się zwęziło i jesteś jakaś taka bardziej ładna. Co mi z tego, jak jesteś przy okazji bardziej wredna?